Słuchajcie, mamy sukces. Pierwszy odcinek obwodnicy prowadzącej z Zakopanego w stronę Nowego Sącza, pozwalającej ominąć Nowy Targ, mamy gotowy. Odcinek niewielki, nie wiem, może z kilometr. Zaczyna się tutaj między Gronkowem a Ostrowskiem, a kończy się koło lotniska w Nowym Targu. No a jak wygląda dalej, to zaraz Państwo zobaczycie. Tutaj mamy piękne rondo, już roślinki rosną, zresztą drzewa przy drodze też. No ale niestety skrót na razie jest średni, ponieważ tutaj dalej w kierunku Łopusznej droga wygląda właśnie tak. Zaraz podejdziemy bliżej, żeby to Państwu pokazać. Jak długo będziemy czekać na kolejny odcinek, nie wiadomo. Tak naprawdę to już miał być gotowy w zeszłym roku, z tego co pamiętam. Jest tutaj koniec podróży, ale za to mamy bardzo ładne okolice, więc jak ktoś się nie spieszy, to zamiast korzystać ze skrótów, może iść po prostu do lasu. Koniec drogi. Dziękuję.